witam wszystkich bardzo serdecznie, tym razem w Łąkcie Dolnej, gdzie w dniu dzisiejszym odbędzie się otwarcie nowo odebranego obiektu gminy Trzciana, jakim jest boisko wielofunkcyjne i plac zabaw, tutaj właśnie przy szkole w Łąkcie Dolnej. Proszę o zabranie głosu wójta gminy Trzciana, pana Józefa Nowaka. Z inicjatywy radnych tutejszej miejscowości spotykamy się na objeździe inwestycji tu na placu zabaw i boisku wielofunkcyjnym w Łąkcie Dolnej. Historia realizacji tego przedsięwzięcia sięga 2012 roku, bo wtedy złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach odnowy Centrum Wsi i właściwie złożyliśmy dwa wnioski z kalkulacją, że dostaniemy dofinansowania 75%, a na wszelki wypadek, gdyby to było za dużo, złożyliśmy drugi wniosek z dofinansowaniem 50%. No i po analizie tych wszystkich wniosków uzyskaliśmy informację, że jeżeli nie będzie 50%, to nie dostaniemy jednego punktu, który eliminuje nas zupełnie z przyznania dotacji. Więc wycofaliśmy wniosek na 75%, no i byliśmy na liście rezerwowej, która się przesuwała i w roku ubiegłym przed samymi wyborami podpisałem umowę na realizację tego zadania. Wartość inwestycji, która polegała na budowie boiska wielofunkcyjnego, na którym jesteśmy, do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki. Do tego jest tutaj bieżnia wraz ze skocznią, znaczy skocznia wraz z bieżnią i po sąsiedzku plac zabaw dla najmłodszych, jak pani Agnieszka tutaj mi mówi. To jest plac zabaw dla dzieci od 3 do 14 lat. My jako starsze dzieci, to tak dla tych 14-latków już możemy z niektórych urządzeń korzystać. No i żeby całość była dopełniona, to jeszcze jest tutaj droga dojazdowa, parking i to wszystko wyłożone kostką. Koszt całego przedsięwzięcia to jest 380 tysięcy złotych. Wydaje się, że to dużo, ale i zakres prac dosyć poważny. W związku z tym, że otrzymaliśmy 50% kosztów dofinansowania, to była kwota ponad 130 tysięcy złotych, bo to są koszty kwalifikowane, nie obejmujące VAT-u. Całość inwestycji jest razem z VAT-em. No, chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że to zadanie mogło być zrealizowane, a więc całej Radzie Gminy za to, że wygospodarowała potrzebny udział środków na to przedsięwzięcie. Pracownikom, którzy się włączyli w dobre przygotowanie wniosków i potem nadzór nad realizacją tego przedsięwzięcia, a więc Wojtek Kurczak, który jest specjalistą środków unijnych i to wszystko nadzoruje, pilnuje. W tej chwili musi rozliczyć jeszcze, nie chwalę go, bo dopiero jak dostaniemy pieniądze na konto, to wtedy będzie wszystko w porządku. No Staszek Kowalczyk, który jest przy wszystkich inwestycjach tutaj niezbędny, prowadził nadzór i pilnował pana wykonawcy, pana Józka Matrasa, firma Embruk z Laskowej, którego też witam tutaj serdecznie. I pani skarbnik ze służbami księgowymi, które no, te wszystkie finanse pilnowały, żeby było wszystko na miejscu i w odpowiednim czasie przekazane. Ponieważ jesteśmy tu w Łąkcie, witam wszystkich mieszkańców, którzy radnych z tej miejscowości, radnych z pozostałej miejscowości. No a serdecznie witam księdza proboszcza ze Trzciany, który tutaj nadzoruje nad rządem duszy w tej miejscowości, w części tej miejscowości. No i pewnie za chwilę nam pobłogosławi ten teren. Przedstawicieli szkoły z panem Łąckim na czele, pełniącym obowiązki dyrektora dzisiaj, bo pani dyrektor wyjechała nad morze na zieloną szkołę. I proszę nie myśleć, że tak mało dzieci jest tutaj, bo witam serdecznie dzieci przede wszystkim, bo to dla was to wszystko jest. Witam was serdecznie. Pokażcie, że jesteście tutaj. Czeknijcie prawami. O. Witam panie nauczycielki. No i myślę tak, że przystąpimy do kolejnego punktu, a więc do poświęcenia pani Agnieszko. Myślę, że teraz poprosimy następną osobę. To ja jeszcze proszę o zabranie głosu radnego wsi Łąkta Dolna, pana Mirosława Kuklę.
Tutaj w moim imieniu, w imieniu radnych oraz mieszkańców chciałem podziękować przede wszystkim panu wójtowi za, jeśli wystąpiliśmy z wnioskiem o starania tego placu zabaw, tej inwestycji, no potrzebne środki, o pozyskiwanie środków z innych źródeł finansowych. Również dziękuję radnym za wsparcie. No nie spotkaliśmy się z opinią negatywną, jeśli były wystąpienia jeśli podejmowaliśmy uchwałę. Także no myślę, że tutaj dzięki wam i wspólnym wysiłkom możemy się cieszyć tą inwestycją. No i no jest to dla naszych pociech, dla naszych dzieci, dla niektórych, dla wnuków. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za no całkowite wsparcie. Również dziękuję głównemu wykonawcy, który no zrobił wiele jeszcze dodatkowych robót tutaj, które wynikały podczas pracy. Staraliśmy się, żeby to wszystko miało estetykę i jakiś no na zakończenie odbiór. To zabranie głosu właśnie przedstawiciela szkoły w Łąkcie Dolnej, pana Pawła Łąckiego. Witam serdecznie wszystkich w imieniu pani dyrektor, która jest nieobecna. W obliczu dzisiejszego wydarzenia chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi Józefowi Nowakowi za pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej i sfinalizowanie tego projektu, jakim jest wielofunkcyjne boisko sportowe, na którym dzisiaj stoimy. Dziękujemy również radnym wsi za pomysł stworzenia w ogóle tego projektu. Uczniowie naszej szkoły i mali mieszkańcy tej wsi będą mogli rozwijać się sportowo i miło spędzać czas na zabawie, korzystając z pięknych urządzeń na placu zabaw. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. To ksiądz proboszcz Władysław Midura jest już gotowy, to prosimy o poświęcenie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że mogę uczestniczyć dzisiaj w tej pięknej uroczystości, której oddajemy do użytku nowy obiekt. A wiemy, że już coś nowego powstaje, to zawsze rodzi radość, jak nowe dziecko przychodzi w rodzinie. To jest źródłem radości, podobnie takim materialnym dzieckiem jest ten obiekt, na którym teraz stoję i wszyscy stoimy. Bardzo pięknie, estetycznie, jak powiedział tutaj pan radny, wykonany, co świadczy, że mieszkańcy tej miejscowości są też estetyczni, jeśli chodzi o ducha, bo dzięki tej współpracy dochodzi się do takich właśnie wyników i takich sukcesów. I myślę, że nie jest to pierwszy i ostatni, jak mówimy, obieg. On jeszcze powstanie, wiele takich jeszcze różnych rzeczy powstanie na terenie naszej gminy, jeśli będzie tak zwana współpraca i taka, można powiedzieć, dobra moc wewnętrzna, która tworzy zawsze wielkie dzieła. Pan wójt przedstawił przed chwilą elementy ekonomiczne związane z powstaniem tego obiektu. Tutaj pan radny już podziękował wszystkim, ja dołączam się do tych wszystkich podziękowań. Gratuluję zarówno tym, którzy będą z tego korzystać, jak i tym, którzy cieszą się, że ten obiekt mógł dojść do tego finału, który dzisiaj właśnie obserwujemy. To jest oczywiście nadzieja, że tężyzna fizyczna tutejszej miejscowości się podniesie i nie będzie mniej wizyt u lekarza. I dlatego z tą radością chciałem się podzielić i mając na uwadze to wszelkie dobro, które będzie wypływało z tego miejsca, a które kosztowało wcześniej wiele wysiłku i zachodu, że ono przyniesie błogosławione owoce i w tym duchu dokonam błogosławieństwa i poświęcenia tego obiektu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, Bóg dał nam siłę, abyśmy Mu z radością służyli, pomagali braciom, posłuszni Bożemu prawu, czynili nasze ciało zdatnym do wszelkiego pożytecznego działania. Bóg niewątpliwie błogosławi także czas wolny, jaki przeznaczamy na duchową rozrywkę i ćwiczenia ciała i wszystkie inne ćwiczenia sportowe. Kiedy bowiem zabiegamy o tężyznę ciała, łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze współżycie z ludźmi staje się bardziej braterskie i pogodne. Dlatego w tym duchu odmówimy modlitwę błogosławieństwa. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pan z wami i z duchem. Módlmy się. Ciebie, Boże, nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki, pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię, pobłogosław ten obiekt, który został wykonany na chwałę Twojego imienia. Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, niech wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tutaj przechodzić w tym pomieszczeniach i na tym terenie zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu, na różny sposób zabiegali o powstanie tej inwestycji i
którzy kiedykolwiek będą tutaj korzystali z niej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bóg, który oświeca umysły wszystkich ludzi i przywraca im siły ciała, niech kieruje naszym postępowaniem i wszystkimi naszymi działaniami na tym obiekcie, abyśmy żyli w radości serca i duchowej zgodzie. A wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję bardzo. A teraz, żeby dopełnić tej ceremonii otwarcia, przetniemy symbolicznie wstęgę. Zapraszam młodzież z szarpą. Proszę tutaj, na środek. I ja do tej ceremonii zapraszam oczywiście wójta gminy Trzciana, pana Józefa Nowaka. Zapraszam, panie wójcie. Zapraszam również radnych wsi Łąka Dolna, pana Mirosława Kuchle czy pana Krzysztofa Bolaka. Proszę również wykonawcę, pana Józefa Matrasa. Panie Józefie, zapraszamy do nas. Również tutaj przedstawiciel szkoły, pan Paweł Łącki. Zapraszam również do przecinania i zapraszam także przewodniczącą Rady Rodziców, panią Edytę Kuchla. O podejście. No i oczywiście myślę, że nie możemy zapomnieć o korzystających z tego obiektu, czyli kogoś z młodzieży. Poprosimy. Zapraszam serdecznie. Zapraszam jeszcze pana radnego Moroziuka. Proszę bardzo do nas. Brawo. Teraz myślę, że może najprzyjemniejsza część jeszcze uroczystości, czyli symboliczne strzały na bramkę. Rozgrzewka już była tutaj. Jeśli chętny, to na pewno będzie pan wójt, pan... To teraz jeszcze doping. Kochani. Nic się nie stało. Zapraszam panowie radni. Pan wykonawca, pan matras. To następnym razem się ma. Pan Krzysztof Wola. Musimy wzmocnić dopu. To jest konieczne. Zapraszam. To następny. Właśnie przedstawiciel kobiet, pani Edyta, proszę bardzo. Sprawdzimy, czy szpilki? Nie, bez szpilek, dobrze? Bez szpilek. Teraz my liczymy na panią. Jak poświęcił, to teraz na pewno chcę. Pomocy. No jeszcze pan Kowalczyk, zapraszam. Pani Stasiu. Miał, czalić mu? Czalić? Zapraszamy pana Ryszarda.
przepraszam za śliwę. Zapraszamy sołtysa pana Romana Kendrę. Zapraszamy. W swojej wsi trzeba szczelić porządnie. Pola. Kacper, przygotuj się. No a my dopingujemy. Teraz młodzież strzela. Zobaczymy. Może ktoś kamerowo strzela? Proszę. Robert Grabowski. Zobaczymy. To zobaczymy, czy strzeli golem, czy nie. Zapraszam. Pamiętaj, kto strzela. Technicznie. Pięknie. Coraz więcej kobiet, parytety, także... Wyższa strzela. Ale to jeszcze poćwiczymy. O, proszę. Jasecki. Marysia, chodź tu. Marysia. Dobrze, przygotowuje się pani Marysia Pietroń, także... Już jest wykonany rzut karny. No proszę, ale ładnie. Celnie. Dużego palca. Przynajmniej w bramkę. Bardzo serdecznie. Dzieci, ten zabaw i to wojsko jest dla was. Pilnujcie, dbajcie o to, żeby nie było tutaj jakichś ekscesów, żeby wszystkie urządzenia były przez kilkanaście albo kilkadziesiąt lat sprawne, a wy, żebyście mogli przychodzić tutaj ze swoimi dziećmi kiedyś w przyszłości i cieszyć się z tego wojska. Dziękuję bardzo.